Cześć, razem z Mateuszem Wieteską zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu Czas na pytanie. Będziemy mieć 100 sekund, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Musimy się sprężyć i pobić Joela i Mahira. A czas odmierzać będzie nam zegarek marki Astori. Co, zaczynamy? Odliczamy. 3, 2, 1, go. Jędrzejczyk Wieteska-Nawrocki czy Dawidowicz Glik-Bednarek? Pierwsze, Jędrzejczyk. Co bardziej stresujące, wywiad czy mecz w Lidze Europy? Wywiad. Tutaj na środku pomocy też, więc lubię te dwie pozycje, więc mi to bez różnicy, na której pozycji go zagram. To jest największym śpiochem w zespole? Bartek Kapusta. Kawa czy odprawa z trenerem? Kawa. Kto był lub jest twoim idolem w kontekście pozycji, na której występujesz? Sergio Ramos. Ulubiona beka z dzieciństwa? Tabaluga. Oto Tabaluga, dzielny Tabaluga. Wymarzona randka z dziewczyną czy czysty w ślizg pozbawiający piłki Lorenzo Insignia? Czysty w ślizg. Figos czy pierogi? Pierogi. Schlutkapfen. Miejscowe pierogi. Majek czy Sergio Ramos? Sergio Ramos. Ramos, główka, brama, buchu, wyskakuj z siana. Czy jesteś gotowy na pierwszą reprezentację? Chciałbym. Dobry plan. Finał Ligi Konferencji czy półfinał Ligi Europy? Półfinał Ligi Europy. Marvel czy DC? Drugie. Napastnik rywali, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Pons. Niech będzie. Czy dziś awansowalibyśmy z Dynamem? Tak! Tak. Ulubiony polski film? Killer. Jaki jest ulubiony, najbardziej pamiętny moment w karierze dla Legii? W karierze? Dla mnie teraz awans do Ligi Europy. Brunetki, blondynki czy szatynki? Blondynki. Jak się czujesz jako najlepszy obrońca w lidze? Nie. Jaki zegarek masz na sobie? Astorina. Jaki jest wymarzony rywal w fazie pucharowej Ligi Europy? Villarreal. Czy kusiło cię, aby się napić piwa z trenerem? Ja dziękuję. Tak. Wizyta w Muzeum Chleba czy Muzeum Ceramiki? Chleba. Czy boisz się, jak Borys krzyczy? Nie. Kto w zespole nosi stop, koniec, czyli mamy 23 pytania, co? Też miałem 24. 23. Oni skończyli 24? No, tak. No to nie, by nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Niestety nie udało nam się pobić ani Joela, ani Mahira, ale jest to trzecia pozycja, więc może będziemy na pozycji medalowej na koniec. Miejmy nadzieję, ale jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, więc spróbujemy razem wybrać, kogo przepytamy. Tak, zapraszamy Was na dogrywkę na profil Astorina, a ja dziękuję. Ja również dziękuję.